Tu uczniowie mają szansę wykazać się swoimi umiejętnościami, myśleniem problemowym, kreatywnością, umiejętnościami manualnymi. Mogą zastosować poznane informacje z fizyki na przykład w wykonywanych zadaniach. Potrzebny jest zespół 7-osobowy. I w tym roku wróciła do mnie grupa z ubiegłego roku. Doszły dwie nowe osoby, zbudowaliśmy team, wybraliśmy zadanie. Jest co roku 5 zadań do wyboru. Trzymamy się naszego ubiegłego rocznego, czyli problem pierwszy. Nasze przygotowania zaczęliśmy od tego, jaki problem wybraliśmy i wybraliśmy problem numer 1 pod tytułem Piraci w pogoni za skarbem. I naszym zadaniem było pokonanie monstrum, które było w wyznaczonej strefie. Jak wyglądało już to bezpośrednio w akcji tam w finale w Gdyni? Musieliśmy najpierw właśnie zbudować ten pojazd. Mieliśmy do wyboru różne napędy, różne materiały i skończyło się na tym, że wybraliśmy hoverboarda, dołączyliśmy do niego też siedzenie, zbudowaliśmy drewniane drugie siedzenie, bo dwie osoby musiały się zmieścić w tym pojeździe. No i wszystko się udało. Postawiliśmy na bardziej bezpieczny patent niż taki niesamowity. Troszeczkę mniej punktów za to dostaliśmy, ale przynajmniej byliśmy pewni, że wszystko zadziała i zadziałało też na występie wszystko. No to jak zbudowany był tak naprawdę ten pojazd, bo już wiemy, że dwie osoby, no ale jakie było jego wyposażenie? Miał wysiężnik, na którym była zamontowana szpilka, którą przekuliśmy naszą koleżankę, która była monstrum. I wysiężnik był składany na pół, żeby sprawiał wrażenie, że koleżanka go popsuła, bo zadanie monstrum było uszkodzenie pojazdu w widoczny sposób i naszym zadaniem jako piratów korsarzy było naprawienie pojazdu. I na wysiężniku na końcu znajdował się magnes, który pozwalał na złapanie skarbu i to było też jedno z zadań i byłoby dosyć punktowane to, czy nam się udało podnieść skarb i czy my to zrobiliśmy za użyciem pojazdu, czy też nie. I to było nasze wyzwanie. Jesteśmy szkołą ogólnokształcącą, a nie techniczną, więc wiedzieliśmy, że być może nie wymyślimy nowego patentu napędowego, więc musimy ugrać te punkty w innych miejscach zadania, bo to jest dokładnie rozpisane, co w zadaniu musimy zrealizować. Jakie są zasady tego konkursu? Musimy przeczytać dokładnie i rozpoznać sedno zadania, zobaczyć, które rzeczy są szczególnie mocno punktowane i na tym się skupić, znaleźć kilka rzeczy, które zrobimy rewelacyjnie, kreatywnie, artystycznie i je zaproponować komisji do oceny. I no to młodzież właśnie musi nad tym pracować, podejmują decyzje oni, wykonują pracę oni i to jest ta wartość dodana tego konkursu, że dzieci uczą się pracy zespołowej, uczą się ze sobą rozmawiać, uczą się wychodzić z konfliktów, bo przecież takie będą, bo każdy chce przyforsować własne rozwiązanie, własne zdanie i to jest to, co w tym konkursie też mnie trzyma. Właśnie od wielu lat, że jest taki ogólny rozwój ucznia, a nie tylko uczenie przedmiotowe. Co sprawiło Wam największą trudność, a co poszło szczególnie łatwo, albo było coś, czego się nie spodziewaliście? No na pewno było dużo niespodzianek, bo też dzień przed występem pozmienialiśmy tak naprawdę pół scenariuszu. Doszły nowe role tak naprawdę, nowa walka z tym samym monstrum, bo mieliśmy to zrobić zupełnie inaczej, ale wszystko się udało. Najciężej to chyba nauka całego scenariusza. Ja akurat właśnie jako dźwiękowiec nie miałem tego problemu, tylko musiałem się nauczyć piosenki. No to chyba było najcięższe. A najłatwiejsze to nie było w sumie łatwych rzeczy. Wszystko było ciężkie, ale dobrze było. A jeśli chodzi o Twoją rolę? Ja grałam krwinkę albo erytrocyt, jak to woli. I też byłam osobą, która zajmowała się projektem Monstrum oraz projektem Minionka. Małej pacynki na rękę, która miała przerażać swoim wyglądem. A Monstrum na początku miał udawać piękną, zgrabną kobietę, która po dosyć niemiłym komplemencie zamieniła się w straszną panią, która zaatakowała nasz statek. W naszym projekcie było 10 drużyn z całej Polski. Udało nam się zająć to drugie miejsce. Natomiast wszystkich drużyn z całej Polski w tym roku wystartowało 282 zespoły. Wszyscy zameldowaliśmy się w Gdyni i wszyscy staraliśmy swoje zadanie zrobić jak najlepiej, bo w Odysei taka fajna myśl pada i to też dla mnie jest dla młodzieży budujące. Zrobiliśmy świetną pracę, wykonaliśmy świetny projekt, ale ktoś zawsze mógł to zrobić lepiej. No i na koniec nie mogę Was nie zapytać, bo oczywiście to marzenie to jest wyjazd na ten finał światowy, co? No oczywiście, że tak, ale większym marzeniem by było na pewno zwycięstwo, chociaż patrząc na drużyny z zeszłego roku, no to
będzie ciężko, żeby zdobyć jakiekolwiek miejsce, bo tam jest bardzo wysoki poziom. To drugi sukces z rzędu i możliwość dla naszej młodzieży i opiekunów, trenerów. Po raz kolejny młodzież naszej szkoły może wyjechać do Stanów. Bardzo nam na tym zależy i rodzicom, i uczniom. To wielka szansa, wielka możliwość zobaczenia i poczucia tej atmosfery, a może nawet wytworzy się sytuacja, w której nasi uczniowie zostaną zauważeni przez firmy, które właśnie na tej Odysei się pojawiają. Spotykają się drużyny z całego świata. Jest ich bardzo wiele, jest to kampus też uniwersytecki, więc też można podejrzeć tą infrastrukturę. I co? No i szansa dla młodzieży, ponieważ być może, kiedy się dobrze zaprezentują, dostaną już oferty pracy. Pojawiają się firmy, nie wiem, Tesla, wszystkie inne znane. Dla mnie jeszcze bardziej istotny jest fakt, że młodzież może się zmierzyć z własnymi słabościami, że może nabrać wiary w swoje umiejętności do zmieniających się bardzo często, bo przecież dostają zadania online i natychmiast muszą się dostosować. Także wszystkie kompetencje kluczowe, które są istotne dla młodzieży w tym wieku, są w stanie kształcić, doświadczać. No i przywozić niesamowite wrażenia. Ponieważ to drużyna, to i to duży koszt, więc to na pewno jest duży wysiłek wszystkich. Tak, oczywiście. W tamtym roku, porównam do zeszłego roku, to było prawie 90 tysięcy. Szansa dla młodzieży być może jedyna, gdzie można wziąć udział w takiej wycieczce. I zwracam się z prośbą do darczyńców, do absolwentów, do mieszkańców Opola i okolic, żeby wsparły naszą młodzież, żeby wsparły ich marzenia. Proszę o datki nawet najmniejsze, bo jeżeli się włączy bardzo duża liczba osób, to nawet po 20 zł jesteśmy w stanie tę kwotę uzbierać. A ta kwota minimum to? No to jest 88 tysięcy na ten moment. Także duża kwota, ale jesteśmy pełni wiary w to, że ludzie o wielkich sercach włączą się.